Także proszę Państwa, Radio Concita, proszę być z nami. No dzisiaj mamy to już środa. Samych filarów to oczywiście jest to samo. Ja też nie wymyśliłem trochu, a kierowałem się moją bardzo dobrą znajomością sytuacji instytucjonalnej, prawnej Italii, czy Francji, czy generalnie państw Europy Łacińskiej. To jest dobra ustawa. Także szlifowana szeregiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego, także takich wyroków, których członkowie PRS nie byli zadowoleni. Także wyroków, w których ja brałem udział pierwszy, zresztą, żeby powiedzieć, jaki był mój stosunek. Pierwsza duża sprawa pełnoskładowa, gdzie jako tak zwany sędzia liniowy orzekałem, została zaskarżona przez prawne decyzje. Błogosławionaś ty między niewiastami. Ustawy o KRS z marca 2007 roku, z 25 roku. Ja głosowałem za większością zarzutów, ale za jednym nie, który w moim przekonaniu, zresztą każdy może to przeczytać, moje zdanie odrębne, którym się opowiedziałem za tym, że ja dostrzegam, że przez przypadek być może, nie taka była wola ustawodawcy. On wzmacniał pozycję Krajowej Rady Sądownictwa jako istotnego organu, który ma służyć sędziom w podnoszeniu jakości ich orzeczeń. Ja bym tak naprawdę zmienił jeden przepis artykuł 20 ustawy, który brzmi tak: krowa nie będę cały się czytał w szeregu. Rada obraduje na posiedzeniu plenarnym. Na pewno jestem przekonany, że przepraszająca większość słuchaczy tego radia widziała na ekranach, jak wygląda sala posiedzeń Krajowej Sądownictwa. Te wielkie monitory, za którymi stoją, siedzą ci skorani tam ci ludzie. A tam chodzi o rozmowę. Pozwolenie sędziów powinno być absolutnie transparentne. Żadnych monitorów, monitorów to jest szansa na to, żeby był budowany blat stołu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. Oczekiwałbym, że wszystkie dokumenty przedłożone przez sędziów, którzy przechodzą w niektórych przypadkach z sądów znakomicie renomy, to jest naprawdę do 30 kandydatów na matujące ułożenie. Więc mordercza jest konkurencja, to notowane odbywają wielu dziewczyny, to lepiej przygotowane. Ale wice pan Nawalka, i liczyłbym na to, że to bo to będzie trudno przeprowadzić, bo nie możemy zakładać, że żaden z sędziów nie zgodzi się na podstawie tego, co tam jest zapisane w tym projekcie, kandydować. Tak jak po tej zmianie, która została prowadzona na wniosek, jak nie Justycja czy Temis, dwie takie kultowe stowarzyszenia, dwa kulturowe stowarzyszenia, nie przedłożą żadnych kandydatów, to stowarzyszenie polityczne prokuratorów złoży wobec tej ustawy, to będzie nieważne i nie znajdą się. A jak się nie znajdą sędziowie, to gdzie jest powiedziane, że Radio Concita. Jako Trybunał, który powie, że prokurator, był prokuratorem 10 lat, ma wszystko uprawnienia, że nic sędzie, to może być doskonale członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Nie jest to zgodne z konstytucją, to nic. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Jerzy Rzepiński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był moim i Państwa gościem. Już za chwilę informacja Radia Tok FM, a po nich Prawo Gospodarstwo, który zaprasza Aleksandra Dziadziewicz, program przygotował Tomasz Kopka, realizował na wczoraj Michał Lizów. Poza tym, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna, nikt nie pomyślał, że moja firma była istotna i że w
sobota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Fundusze europejskie błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami, marionetka, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami No w ostatniej chwili coś nagle to można pokręcić, to wiadomo, że to nie wolno tak w ostatniej chwili. W ostatniej chwili to nie. Czy można sobie wyobrazić coś bardziej wstrętnego w zewnętrznym przejawie, jak i w wewnętrznym sposobie? A nie wolno jednak wody pić, widzisz.